Cześć, zapraszam Cię dzisiaj na winiasę, mocniejszą praktykę i w zasadzie nie będzie potrzebny żaden sprzęt, ewentualnie kolcek, wałek do relaksacji. Zaczniemy dzisiaj w klęku, w sejdzie i wydłuż plecy, zamknij oczy i weź kilka oddechów, aby połączyć się z tu i teraz. I zauważ, jak się czujesz. Co się pojawia, kiedy zastygasz w bezruchu? I powoli zacznij wydłużać wydech. I zacznij rozluźniać ciało. Od czubka głowy. Poprzez twarz, ramiona, brzuch i biodra. Do samych stóp. I pozwól, aby ciało zmiękło. Rozluźniło się. I w tej miękkości wyraź intencję na dzisiejsze zajęcia. I pozwól, aby ta intencja osiadła w ciele. I powoli z kolejnym oddechem zacznij zataczać półkola brodą, blisko ciała. I powoli wróć do centrum. Przejdź teraz na palce stóp. Czyli zahaczamy palce, siadamy na piętach. Delikatnie podwijamy miednicę. Zapleć dłonie za plecami. Otwórz delikatnie klatkę piersiową. Kilka oddechów. I powoli rozluźnij, połóż dłonie na macie i delikatnie zacznij bujać do przodu i do tyłu. Tak, aby przenieść ciężar ciała na nadgarstki, ale i jeszcze docisnąć
pośladki do pięt, aby rozciągnąć podeszwę. Super. I zostań w kręgu podpartym, czyli w pozycji stołu. Możesz rozluźnić stopy. Z wdechem wyciągnij rękę do sufitu i połóż dłoń na kark. Z wydechem łokieć do nadgarstka i do góry. I z wydechem. Góra, wdech i wydech. Ostatni raz wydech i przełóż dłoń pod lewym barkiem. Połóż ramię, policzek, wyciągnij lewą rękę do przodu. Trzy oddechy. Pociągnij lewym barkiem, lewą pachą do maty. Wtedy jeszcze bardziej rozciągniesz bark, łopatkę. I z kolejnym wdechem wróć do centrum. Otwórz znowu rękę do sufitu z wdechem. I otwórz bark do sufitu, oplatając dolne plecy do przeciwległego biodra. I z wydechem rozluźnij, wróć dłonią na matę. Druga strona. Z wdechem do góry, dłoń na kark i łokieć do nadgarstka. Otwieramy z wdechem do góry, z wydechem rozluźniamy do dołu. I wdech. I wydech. I z kolejnym wydechem ręka pod prawą pachą, lewy bark, lewy policzek na matę, prawa dłoń do przodu, przed siebie. I długi oddech. Ostatni. I postaw dłoń przy twarzy. Z wdechem unieś korpus, lewa ręka do sufitu, opleć dolne plecy i otwórz bark do sufitu. Długi oddech, cały czas. I z wydechem rozluźnij. Wróć do pozycji stołu, sprawdź, czy barki się nie zapadają, odepnij się od maty, wypłaszcz plec, delikatnie podwinięta miednica. I z wdechem brzuch do maty, spójrz przed siebie, z wydechem biodra pod siebie, plecy do sufitu, luźna szyja. I wdech do dołu, brzuch do maty, wydech, pępek do kręgosłupa. I wdech. I wydech. I jeszcze kilka razy można przesunąć dłonie do przodu, próbować ciałem na boki. I powoli zahaczamy stopy i wypychamy biodra do psa z głową w dół. Miękko w biodrach, luźniutko.
Raz jedna pięta do maty, raz druga. I trzy długie oddechy. Z wydechem kolana na matę. Wyciągnij prawą rękę do przodu, lewą nogę do tyłu. I zacznij zataczać kółka nad garstkiem i kostką w jedną stronę i w drugą. I na przemian. Super. I zatrzymaj dłoń i stopę. Ugnij lewą nogę, złap dłonią za stopę. Można sprawdzić, gdzie jest stopa, bo nie jest to takie oczywiste. I z wdechem wypchnij stopę w dłoń. Długi oddech. Trzymamy balans. I powoli, nie z procy, rozluźniamy. Wracamy do pozycji stołu. Druga strona. Prawa noga do tyłu, lewa dłoń do przodu. I kręcimy kółka w tę samą stronę. I w drugą. I na przemian. Zmyła. Super. I uginamy nogę, łapiemy za stopę. I wypychamy stopą dłoń. Do góry. Super, jeszcze jeden oddech. I rozluźniamy ciało. Wracamy do pozycji stołu, zahaczamy stopy, wypychamy biodra do psa z głową w dół. Długi oddech. I powoli, z mocnym brzuchem, małymi kroczkami przechodzimy do przodu, do skłonu. Stopy na szerokość bioder, puść luźno korpus, szyję, ręce. Długi wydech. I delikatnie zapleć dłonie za plecami. Wyciągnij plecy do półskłonu. Pociągnij dłonie daleko za siebie. Wydłużamy plecy. Stopy mogą rozpierać matę na boki. Pośladki ciągną do tyłu, dłonie ciągną do tyłu. I z wydechem skłon do przodu. I dłonie powoli ciągną do maty. Delikatnie. I z kolejnym wdechem znowu wróć do półskłonu. Wyciągaj ręce daleko za siebie. Uściągaj łopatki, otwieraj klatkę. Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa. I z wydechem znowu skłon. Dłonie ciągną do podłogi.
I ostatni raz z wdechem. Długie plecy. I z wydechem skłon, ręce znowu do maty. I powoli wróć do długich pleców i do góry. Rozluźnij dłonie, przejdź do pozycji góry. Świetnie. I jesteśmy na początku maty. Rozluźnij ciało. Długi wydech. I z wdechem ramiona w górę, złącz dłonie nad głową, wydech, skłon do przodu. Wdech, długie plecy, wydech, dłonie na matę, odstaw prawą nogę do tyłu, odłóż prawe kolano. Z wdechem skręt do lewej, w sensie lewa ręka w górę, opleć dolne plecy, dotknij prawe biodro lewą dłonią. Super. Z wydechem wróć dłonią na matę, unieś się do góry. Delikatnie podwiń miednicę i zejdź nisko w biodrach, tak aby poczuć rozciąganie prawego uda z przodu, również w prawej pachwinie. Długi kręgosłup, podwinięta miednica. Z wydechem zapleć dłonie za plecami, otwórz klatkę piersiową, delikatnie odegnij się do tyłu. Jeżeli czujesz, że możesz, ugnij prawą nogę i delikatnie przyciągnij ją do pośladka. To jest intensywna pozycja, także na spokojnie. Z wydechem rozluźnij nogę, dłonie odłóż na matę z przodu, delikatnie unieś prawe kolano, przejdź do deski. Zatrzymaj. Mocno odpychamy się od maty, biodra delikatnie podwinięte, zaangażowany korpus. Z wydechem albo odkładasz całe ciało w jednej linii na matę, albo przez kolana i korpus na matę. Super. Z wdechem unieś klatkę do przodu, pociągnij dłonie do tyłu. Stopy mogą jeszcze być na macie. Otwórz klatkę, ściągnij łopatki do siebie, dociśnij kość łonową do maty, zaangażuj pośladki. Z wydechem rozluźnij dłonie pod klatką, zahacz palce u stóp i przejdź do psa z głową w dół. Długi oddech. Jeszcze dwa. I z wdechem spójrz przed siebie, przejdź pomiędzy dłonie, od razu długie plecy, wydech skłon. Z wdechem unieś korpus ciała do góry, złącz dłonie nad głową, wydech Samasthiti. Super. Z wdechem góra, wydech, skłon. Wdech, długie plecy. Z wydechem dłonie na matę, postaw lewą nogę do tyłu, opuść kolano na matę. Z wdechem prawa ręka do góry i opleć dolne plecy. Pociągnij prawy bark do sufitu. Długi oddech. Powolny. Z wydechem wróć na matę. Z wdechem unieś się do góry. Podwiń delikatnie miednicę i zejdź nisko w biodrach. Wydłuż ręce. Oddech. Mój już przyspieszył. Ok. I z wdechem zapleć dłonie za plecami, ściągnij łopatki, otwórz klatkę, delikatnie odchyl się jeszcze do tyłu.
Jeżeli możesz, ugnij lewą nogę i przyciągnij ją do lewego pośladka. Uwaga na balans. Cały czas otwieramy klatkę, podwijamy miednicę, przyciągamy nogę. Dużo się dzieje. Z wydechem rozluźnij. Dłonie na matę. Unieś lewe kolano. Przejdź do deski. Zatrzymaj. Jeszcze jeden oddech. Z wydechem odłóż ciało na matę. Luźniutko. I zapleć dłonie nad pośladkami. Unieś klatkę do góry i delikatnie unieś stopy z maty, angażując pośladki i wpychając kość łonową do maty. I dłonie nie ciągną nas w górę, tylko za siebie. Długi wydech. Z wydechem rozluźnij dłonie pod barki, zahacz palce u stóp i wypchnij biodra do tyłu, do psa z głową w dół. Trzy oddechy. Kolejnym wdechem spójrz przed siebie, ugnij kolana, przeskok lub przejdź na początek maty. Od razu długie plecy, z wydechem skłon. Wdech, korpus do góry, złóż dłonie nad głową. Wydech, samasthiti, ekstra. Wdech, góra, wydech, skłon. Wdech, długie plecy, wydech, dłonie na matę, prawa stopa do tyłu. Tym razem zostawiamy kolano w górze, może być delikatnie ugięte. Z wdechem unosimy się do góry. I tutaj podwijamy miednicę i znowu nisko schodzimy w nogach. Prawe kolano może być delikatnie ugięte. I znowu z wdechem zaplatamy dłonie, otwieramy klatkę. Długi wydech. I z wydechem rozluźnij, odłóż dłonie na matę. Z wdechem lewa ręka do skrętu w górę. Opleć dolne plecy do prawego biodra. Super. Z wydechem dłoń na matę, deska. I odłóż ciało na matę. Ekstra. I znowu zapleciemy dłonie za plecami. Oderwiemy klatkę od maty, stopy w górę, dłonie ciągną do stóp. Jeszcze jeden oddech i rozluźnij. Dłonie pod barkami, zahacz palce, wypchnij biodra do psa z głową w dół. Trzy oddechy. Z wdechem spójrz przed siebie. Ugnij kolana, przeskocz na początek maty. Od razu długie plecy. Wydech, skłon. Z wdechem góra. Wydech. Samasthiti. Wdech, góra. Wydech, skłon. Wdech, długie plecy. Wydech, dłonie na matę. Tym razem lewa noga do tyłu. Z wdechem unieś korpus do góry. Podwiń miednicę, zejść nisko w biodrach. Długi wydech, super. I
i zapleć dłonie za plecami. Z wdechem otwórz klatkę i nisko w biodrach. Pamiętaj o delikatnie podwiniętym ogonie. Z wydechem dłonie na matę. Prawa ręka z wdechem do góry, do skrętu i opleć dolne plecy do lewego biodra. Z wydechem dłoń na matę, stopa do tyłu, do deski i opuść ciało na matę. Ok, przejdziemy do pozycji łuku. Ugnij delikatnie stopy, nie stopy, tylko kolana, nogi. Złap się za stopy i delikatnie popchnij stopami dłonie do tyłu. Delikatnie na tyle, ile możesz. Kolana nie rozłożą nam się na boki. Są mniej więcej na równi z biodrami. Mocno pchamy w dłonie. I z wydechem rozluźnij. Dłonie pod barki. Zahacz palce o stóp, z wdechem unieś ciało i przejdź do psa z głową w dół. Trzy oddechy. I z kolejnym wydechem opuść kolana na matę. Unieś się do klęku. I przechodzimy teraz do pozycji wielbłąda. Zaczniemy od położenia dłoni na odcinku lędźwiowym, troszeczkę ponad pośladkami. Można sobie sprawdzić, czy lepiej jest palcami w dół, palce skierowane w dół albo w górę. Ja chyba wolę w górę. Ale to też zależy od ruchomości barków, tak? Bo też chcemy otworzyć łopatki. Barki, nie łopatki. I łopatki chcemy ściągnąć. Otworzyć łopatki. Znowu. Otworzyć barki. Podwijamy miednicę. Delikatnie wypychamy biodra do przodu. Odchylając się do tyłu. Broda zostaje przy klatce piersiowej. I odchylamy się delikatnie. Długi oddech. I powoli wracamy. Głowa na końcu. Ok. Jeszcze dwie serie zrobimy. Jedną dokładnie taką samą, a drugą już pełna ekspresja pozycji. Ok. I możesz teraz sobie zmienić ułożenie dłoni, aby zobaczyć, która forma Ci bardziej pasuje. I znowu delikatnie podwijamy miednicę, wypychamy biodra do przodu, ściągamy łopatki, broda zostaje blisko ciała, nie odchylamy głowy do tyłu. Ja jednak wolę w tę stronę. I oddychamy. I powoli wróć do centrum. Jeżeli to jest wystarczająco intensywne, jeżeli to jest dla Ciebie maks, to ostatnie powtórzenie. Zrób dokładnie takie samo. Jeżeli nie, to zaraz przejdziemy do pełnej wersji, ale zanim jeszcze przejdziemy do pełnej wersji, to jeżeli skończycie, to bardzo proszę, żeby od razu nie zaokrąglać pleców, bo nie chcemy przechodzić z wygięcia od razu do skłonu. Czyli najpierw ja zawsze zalecam, aby usiąść na piętach i zneutralizować kręgosłup, robiąc skłony. W jedną, w drugą stronę, delikatnie zatrzymać, oddychać. I dopiero wtedy możemy zejść do pozycji dziecka z zaokrąglonymi plecami. Ale to zaraz. Ostatnia seria. I można. Jest kilka opcji, bo w zasadzie mogłam powiedzieć, że będą potrzebne bloczki. Nie pomyślałam o tym.
Jeżeli masz klocki pod ręką, to śmiało możesz je złapać. Jeżeli nie, to jest opcja, aby wejść na palce stóp i znowu delikatnie. Zaczynamy od podwinięcia miednicy, to jest bardzo ważne, żeby nie kompresować odcinka lędźwiowego. I delikatnie schodzimy jedną ręką na piętę, drugą na piętę i wypychamy biodra do przodu, ściągając łopatki, otwierając klatkę. Głowa jest przy mostku. Tak, można spróbować najpierw jedną ręką, dołączyć drugą, albo można zostawić stopy na macie i zejść znowu na pięty. I tutaj, co ważne, nie robimy czegoś takiego, tylko pchamy biodra do przodu. Biodra nam idą do przodu, a my otwieramy przód ciała. Puszczenie głowy do tyłu jest opcjonalne. Nie każdemu będzie służyć. Dosyć mocno miażdży odcinek szyjny, więc być może trudniejsze jest w ogóle zostanie z brodą przy klatce, ale na pewno jest bezpieczniejsze dla naszego kręgosłupa. Ok, i wychodzimy, wracając dłońmi na biodra i wracając do góry. Ok, i delikatnie siadamy na piętach, wydłużamy plecy, skręcamy się do prawej. Z wydechem wróć do centrum i do lewej. I powrót do środka. I pozycja dziecka z zaokrąglonymi plecami, ale delikatnie, aby kręgosłup miał szansę się ułożyć. I kilka oddechów. Balasana. Ostatni oddech. I powoli unieś się do siadu. Przesiądź się na matę. Wyprostuj nogi przed sobą. I wydłuż plecy. Uwaga na cały czas na lędźwiowy. Delikatnie skłaniamy się do nóg. Najpierw ciągniemy brzuchem, potem klatką, na końcu głową. Paschimottanasana. Ostatni oddech. I powoli unieś się do góry. Przesuń biodra do przodu. Przeroluj kręgosłup na matę. Rozłóż ramiona na boki, stopy kolana razem z wydechem. Kolana do prawej, z wydechem centrum. Wydech. Do lewej i wdech, centrum. I tak kilka powtórzeń na obie strony. I zostaw kolana po prawej. Możesz delikatnie cofnąć biodra, podsunąć kolana w górę lub w dół.
zostać w skręcie, ewentualnie spojrzeć do lewej. I wróć do centrum. I kolana do lewej. Możesz spojrzeć w prawo. Oddech do brzucha. I powoli do centrum. Przyciągnij kolana do klatki. Bujaj miednicą na boki. I połóż się do szavasany. Stopy szeroko. Odcinek lędźwiowy delikatnie dociśnięty do maty, ręce wzdłuż ciała, wnętrzami do sufitu, dłonie. Łopatki mogą zostać ściśnięte do centrum i w dół. Wydłużona szyja. Długi oddech i bezruch.
I powoli zacznij pogłębiać oddech. I wracać czuciem do ciała. Poruszaj palcami u rąk i u stóp. Głową, miednicą. Możesz przyciągnąć ciało, ugiąć kolana intuicyjnie. I przeroluj się we własnym tempie na bok. I jeszcze zapauzuj. I nie otwierając oczu, powoli unieś się do siadu. Złącz dłonie przed sercem, opuść brodę do mostka. I zwróć uwagę na to, jak się czujesz. I podziękuj sobie za tę praktykę, za zadbanie o siebie. I również bardzo dziękuję. Do zobaczenia następnym razem na macie.